Zobaczcie, jak te fale się rozpryskują za mną, ja stoję w morzu. O klify. Coś niesamowitego. Skoro lato, to nie może być vloga z nadangielskiego morza. Hej, hej kochani, witam was dzisiaj z nadmorza. Jesteśmy w okolicach Margate i tak właśnie prezentują się te nasze angielskie klify. Tutaj za mną jest właśnie taka jama, a morze jest dzisiaj jak w Sydney. Jeżeli ktoś surfuje, to są idealne warunki. O, tutaj się właśnie rozbiliśmy przy takiej jamie, których pełno jest na wybrzeżu angielskim. Ogólnie dzisiaj mamy fale jak w Sydney. Klify. Przecudowne. Postaram się wam pokazać trochę tych klifów. O, tutaj widać, że sobie ktoś ognisko palił, tak? Izbet? Chodź, Izbeta. Zobaczcie na te fale. Właśnie wyszłam z wody. No i po prostu można sobie tą plażą tak iść. Izbeta. Tam jest nasza miejscówka. Izbeta. O, i odkrywamy kolejną jamę. Tutaj też jest plaża romantyczna. I jest bardzo fajnie. Jeżeli lubicie klify i nadmorskie klimaty, to polecam wam bardzo serdecznie powieść dla kobiet mojego autorstwa, Angielskie lato. Akcja tej powieści dzieje się właśnie w miejscowości angielskiej wśród klifów nad morzem i ten klimat jest cały czas widoczny w mojej powieści. Książkę można kupić w promocyjnej cenie za jedyne 5,66 funtów na stronie na przykład tej księgarni, ale również inne księgarnie internetowe w Polsce czy w Anglii również. Także taka mała reklama mojej twórczości. Zapraszam. My jesteśmy z psem, bo w Anglii jest dość sporo miejsc, gdzie można pływać z psem, czyli plaże, na które możemy przychodzić ze zwierzętami, tylko wcześniej trzeba sprawdzić, czy na pewno możemy na nie przychodzić z psem. Ja uwielbiam te białe kamienie za mną. Zresztą w ogóle kocham klify. Jestem ciekawa, czy wy też kochacie klify tak jak ja. Ja uważam, że wybrzeże angielskie jest naprawdę pod tym względem przepiękne. Że właśnie możemy sobie takie klify podziwiać. Idziesz tam, Izbeta? Nie wiem, czy się nie zawali. Super tutaj. Takie jest i aż strach, że to nie spadnie na głowę. Tu się rozbiliśmy zresztą
tuż obok. Można siedzieć i wypoczywać i mieć wszystko gdzieś i cały Brexit. Aby tylko pogoda była. Jest naprawdę przyjemnie, naprawdę pięknie, naprawdę ciepło, co się bardzo rzadko zdarza w kraju, w którym mieszkamy, czy w Anglii, ale jak widzicie za mną ludzie pływają. Ja też przed chwilą pływałam, a nie lubię pływać jak jest zimno, więc gdyby było zimno, to na pewno bym tego nie zrobiła. Akurat korzystamy z tego, że są chwilowe 30-stopniowe upały w Londynie. Ta plaża jest niedaleko od Londynu, dlatego tutaj sobie przyjechaliśmy i przynajmniej chwilowo czujemy się, jakbyśmy byli w zupełnie normalnym kraju, gdzie są ciepłe lata i gorące morza, bo tak właśnie dzisiaj jest. A powiem więcej nawet, że nie ma takiego bardzo palącego słońca, dlatego kapelusze i parasolki nie są potrzebne, a mimo to jest całkiem ciepło. Jak już wyjdzie słońce, no to się nie da wytrzymać. Piesek mi tu płacze, bo jest chwilowo przywiązany. Za chwilę będzie pływać. Ale ponieważ jest dużo innych psów, więc my wolimy ją na chwilę przywiązać. Zaraz będziesz sobie pływać, nie martw się. I wtedy pokażę wam na filmie, jak nasz pies szaleje w wodzie. Tak jak wszystkie psy. Pięknie jest, prawda? Zwłaszcza jak jest słońce, jest tak gorące jak dzisiaj. To te klify, właśnie idę się schować w cień, bo jest naprawdę gorąco. Morze jest dzisiaj przecudowne. Ja jestem właśnie w takim miejscu. Zobaczcie, co znalazłam tutaj pod klifami. Nie wiem, czy widać. To jest chyba krab. No jak to nad morzem. Zobacz, coś komuś się chciało coś wysadzić. To jest taki krab. Wodospad jakiś był. Tutaj są naturalne półki, na których można sobie usiąść. To jest woda. Także te wnętrza klifów są niezwykle ciekawe. Domki nad angielskim morzem.
Jeszcze na koniec chciałam Wam pokazać, jak wygląda miejscowość nadmorska. Jakie tutaj są przepiękne domy. Najlepsza miejscówka na świecie. Mieszkać na świecie. Zobaczcie, jaka laguna na dole. Po prostu kolor tego morza jest niesamowity dzisiaj. Ale to naprawdę musi być taki upał jak teraz, żeby to morze nabrało takiego koloru.